Drodzy Państwo, tyle słowa wstępu. Pozwolę sobie Państwa teraz zaprosić na sesje panelowe. Jednakże pan profesor Wetulani, mimo że nie mógł dotrzeć do nas osobiście, gdyż no, sprawy po prostu są sprawy ważne i ważniejsze, no i niestety pan profesor został zaproszony do ministerstwa, gdzie musiał się zjawić, jednakże specjalnie dla Państwa przygotował wraz ze swoją asystentką wywiad, który po prostu pozwolimy sobie odczytać. I o odczytanie słów od pana profesora Jerzego Wetulaniego poproszę pana Krzysztofa Chyżaka. Szanowni Państwo, witam jeszcze ze swojej strony Państwa bardzo serdecznie na drugim dniu naszego sympozjum. No i pozwolę sobie odczytać. Taka przypadła mi rola w udziale, myślę, że bardzo chwalebna, czytać słowa pana profesora Wetulaniego. Jak to wywiad, on jest prowadzony w formie pytanie-odpowiedź, więc ja też będę to akcentował. Pytanie pierwsze do pana profesora. Jak pan profesor ocenia przydatność najnowszej wiedzy z neurobiologii w praktyce dydaktyczno-wychowawczej? Znajomość neurobiologii jest w ogóle potrzebna dla zrozumienia pewnych zachowań ludzkich. Praktyka wychowawcza jest oczywiście bardzo stara. Jak stara jest szkoła? Współcześnie wiemy już, dlaczego pewne techniki i metody są skuteczne. Inne mają mniejszą skuteczność. Nie zawsze wnioski płynące z czystej neurobiologii są wnioskami, które byłyby akceptowane. Na przykład badania neurobiologiczne sugerują, że kara cielesna, zwiększając motywację, szybkość przyswajania wiedzy i potęgując pamięć, powinna być doskonałą metodą w procesie dydaktycznym. Dawniej kara cielesna była stosowana w szkołach, obecnie spotykana jest w szkołach, ale islamskich i hebrajskich. W szkołach zachodnioeuropejskich tej metody nie stosujemy. Niektóre kwestie sporne w sferze neurodydaktyki zostały wyjaśnione przez neurobiologię. Wiemy, czy korzystne jest stosowanie zachęt, wiemy, że umiarkowany stres jest konieczny, zaś nadmierny jest szkodliwy. Tak samo wiedza neurobiologiczna uczy nas, jak stosować pewne środki przekazu. Istnienie neuronów lustrzanych czy odbieranie mimiki twarzy innych osób, co wpływa na nasze zachowanie i nastrój, to również informacja ważna dla dydaktyki. Oczywiście sami jesteśmy tego świadomi, że kiedy uśmiechamy się, to ludzie są dla nas milsi. Obecnie wiemy jednak, dlaczego tak się dzieje, czego powinniśmy się wystrzegać. Wydaje mi się, że bardzo wiele z neurobiologicznych odkryć potwierdza stare i sprawdzone techniki. Może neurobiologia nie odkrywa dla nas zupełnie nowych światów, wszak wszyscy dostrzegamy, że dzieci uczestniczące w monotonnych zajęciach i przyswajające sobie wiedzę na pamięć nie rozwijają się tak dobrze jak te dzieci, które biorą udział w zajęciach dla nich interesujących czy w różnego rodzaju wycieczkach. Neurobiologia tłumaczy to, o czym wiedzieli już starożytni Grecy, że wychowanie fizyczne pomaga w rozwoju mózgu młodych ludzi. Pytanie drugie. Co według pana profesora oznacza termin neurodydaktyka? Neurodydaktyka to stosunkowo świeży termin, który sprytnie wykorzystuje przedrostek neuro, co nadaje mu bardziej naukowy wydźwięk. Sądzę jednak, że można rozumieć to pojęcie tak, że zdobycze neurobiologii mogą być stosowane w procesie dydaktycznym. Jak już wspomniałem, wiele tych aspektów znaliśmy wcześniej, tylko obecnie mamy bardziej uporządkowaną wiedzę odpowiadającą na pytanie, dlaczego pewne rzeczy wyglądają tak, a nie inaczej. Wiemy, w jaki sposób przyciągnąć uwagę, zwiększać atrakcyjność zajęć, wiemy, jak pewne ćwiczenia rozwijają mózg. Termin ten wskazuje właśnie na fakt, że w procesie nauczania kluczową rolę odgrywa sprawność procesów nerwowych w naszym mózgu. Pytanie trzecie. Jakie jest stanowisko pana profesora w sprawie znaczenia nowoczesnych technologii informatycznych w procesie rozwoju układu nerwowego dziecka? Czy to szansa, czy może zagrożenie? Każda nowa technika, każdy nowy sposób działania jest szansą i prawie każdy może nieść ze sobą zagrożenia. Proszę zwrócić uwagę na fakt, jakie dyskusje wywołało wieki temu wprowadzenie druku. Czy była to szansa rozwoju, czy zagrożenie?
tak naprawdę było i szansą, i zagrożeniem. Druk pewnym sferom tamtych czasów znacznie zaszkodził, ale gdyby nie druk, nasza cywilizacja w ogóle by się nie rozwinęła. Taką samą sytuację mamy w przypadku technik informatycznych. Wydaje mi się, że w sumie jest to szansa, jednak istniejące możliwości i fakt, że mogą być one wykorzystywane w sposób nie zawsze dobry dla ucznia, wskazują na to, że potrzebna jest pewna ostrożność przy ich stosowaniu. Na uwagę zasługuje fakt, że otrzymaliśmy łatwy dostęp do informacji, do których dawniej ten dostęp nie był możliwy. Informacje te możemy odbierać i przyswajać znacznie szybciej. Zamiast iść do biblioteki, mogę z powodzeniem odnaleźć część materiałów w swoim komputerze. Jeśli nie mogę z jakichś przyczyn wychodzić z domu. E-nauczanie ma bardzo duże znaczenie. Fakt, że mogę w Katowicach słuchać wykładu wybitnego uczonego, który akurat wykłada na Uniwersytecie w Kalifornii, to olbrzymia nowa jakość w nauczaniu. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że jakość informacji uzyskiwanych na drodze elektronicznej może być bardzo różna i wymaga weryfikacji. Inaczej rzecz może sprawiać pewne kłopoty. Można to dostrzec u osób, które w internecie szukają porad lekarskich. W tym przypadku najlepszy nawet komputer nie będzie w stanie ocenić problemu tak, jak zrobi to lekarz. Zwykle powinniśmy sprawdzać wartość uzyskiwanych informacji. Na przykład wiadomości pochodzące z Wikipedii są obecnie bardzo skrupulatnie sprawdzane dzięki temu, że istnieje szereg dbających o to współredaktorów. Sam wiem, że jeżeli w moich tekstach na przykład na blogu znajdzie się jakaś pomyłka, od razu otrzymuję informację, że muszę coś poprawić. Oczywiście bardzo to sobie cenię, bo nikt nie jest nieomylny. Pewnym zagrożeniem może być jeszcze to, w jaki sposób korzystamy z uzyskanej wiedzy. Czasami wiedza podawana za pomocą technik informacyjnych jest na tyle atrakcyjna i łatwa do zdobycia, że często studiując jeden problem, śledzimy coraz to kolejne odnośniki do innych stron internetowych. I nagle w środku nocy orientujemy się, że uczyliśmy się zupełnie nie tego, co trzeba. W takiej sytuacji znajdują się niejednokrotnie nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele. W sumie jednak uważam, że internet jest rewolucją i jak każda rewolucja niesie za sobą pewne kłopoty i ograniczenia, ale ogólnie wpisuje się ona bardzo dobrze w postęp i rozwój ludzkości. Pytanie kolejne. Na jednym z portali społecznościowych spotkałam się z dyskusją na temat tabletów stosowanych przez nauczycieli w szkole. Część pedagogów była przeciwna stosowaniu ich w nauczaniu małych dzieci pisania i kaligrafii, a część twierdziła, że dzieci w ogóle nie muszą uczyć się pisania przy użyciu długopisów czy piór, bo pisanie palcem po tablecie jest o wiele bardziej atrakcyjne i skuteczne. W której grupie dyskutantów znalazłby się pan profesor? Moim zdaniem pierwszą istotną sprawą jest zorientowanie się, jaka jest zawodność czy trwałość poszczególnych sposobów przekazywania informacji. Ołówek i papier łatwo zdobyć i łatwo ich używać w każdych warunkach. Nie potrzebujemy do tego ani skomplikowanego sprzętu, ani nie będzie nam potrzebny prąd elektryczny. Jeżeli uczymy się pisać wyłącznie na tablecie, to w momencie, kiedy znajdujemy się w miejscu, na którym na przykład nie da się naładować naszego urządzenia, to stajemy się bezradni. W dydaktyce wykazanie różnicy w pisaniu pewnych znaków i w sprawniejszym posługiwaniu się długopisem czy piórem może być dla dziecka dobrą motywacją. Dziecko widzi, jak duży postęp w pisaniu zrobiło. O wiele łatwiej pokazać taką różnicę w zeszycie, zaglądając na pierwsze zapisane w nim strony. W tym sensie uważam, że znajomość podstawowych, prymitywnych metod wypracowanych przez ludzkość w przekazywaniu informacji jest nam jednak bardzo potrzebna. Uważam również, i może to być moja prywatna impresja, że akt pisania to proces, w którym bierze udział nie tylko zmysł wzroku, ale tak samo zmysł kinestetyczny. Pisząc litery tworzymy pewne rzeczy. To nie jest tak tylko kliknięcie w klawiaturę. Oczywiście nie jestem za tym, aby uczyć dzieci pisania na tabliczkach glinianych, ale proszę zauważyć, że napis wyryty w kamieniu na pomniku jest trwalszy od zapisu stworzonego w komputerze, nawet jeśli istnieje on w przestrzeni wirtualnej, naszym zdaniem, do końca świata. Uważam, że sam proces pisania jest jeszcze ze względu na stosowany język. Dla każdego języka ważna jest przecież prawidłowa ortografia. Lepiej zapamiętujemy słowa i reguły pisowni, jeżeli napiszemy coś odręcznie. W tym sensie umiejętność odręcznego pisania jest rzeczą bardzo istotną. Kaligrafia jako specjalna nauka, pisanie pismem ozdobnym, to tak naprawdę dziedzina sztuki.
Sądzę, że taka umiejętność nie jest obecnie aż tak niezbędna, jednak umiejętność normalnego, klasycznego pisania nie może zaginąć. Tak samo jak pamięć jest nam potrzebna i nie wystarczy fakt posiadania dyktafonu czy notatek. Są oczywiste korzyści z używania tabletów. Stosowany kolor, kontrast, łatwość i atrakcyjność w użytkowaniu dla dzieci. Najlepiej zatem stosować obydwie metody, równolegle, tak aby jedna nie wyparła drugiej. Pytanie kolejne. Co pan profesor chciałby przekazać od siebie uczestnikom konferencji neurodydaktycznej? Wszyscy musimy pamiętać, że najwyższym dobrem ludzkości, poszczególnych narodów i społeczności jest rozwój umysłowy społeczeństwa. On zależy od tego, jak będą się rozwijały przyszłe pokolenia. Dydaktycy mają szczególną rolę w tym rozwoju. Mogą zrobić bardzo wiele dobrego, tak jak i mogą zrobić bardzo wiele złego. Wobec tego każdy, kto przystępuje do zawodu, w którym uczy innych ludzi i przekazuje wiedzę, musi zdawać sobie sprawę z faktu, że jest to wielka odpowiedzialność. Świadomość odpowiedzialności nie powinna jednak ograniczać, powinna raczej sprawiać, że jest się dumnym z wykonywania tego zawodu. Pamiętajmy, że rozwijając innych, rozwijamy sami siebie. Rozmowę z panem profesorem Jerzym Wetulaniem przeprowadziła jego asystentka, pani Marta Ciesielska. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ja również w imieniu Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego chciałabym serdecznie podziękować panu profesorowi, że mimo naprawdę napiętego grafiku znalazł czas na to, żeby razem z asystentką panią Martą Ciesielską przygotować dla nas ten wywiad.